Nerki są w porządku. No to ser. Trochę ona tam jest, wiesz. Ale zaraz słońce i tego. A jakieś takie inne? No, naprawdę? To tak. Żyjemy się. No oczywiście, jakoś ładnie w jakimś takim szyku. Tam dawno sprawia się w Polakom, Polakom, mieszkańcom Wołynia i Małopolski Wschodniej, pomordowanym w latach 43-45. Spotkanie nasze trwa w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego na Polakach przez nazistów ukraińskich. Święto to zostało uchwalone przez Sejm w roku 2016, podobnie jak ten kamień w tamtym roku też był tutaj posadowiony. Spotkanie nasze rozpoczniemy wysłuchaniem, można śpiewać, hymnu narodowego. Do hymnu. Proszę pana burmistrza Grzegorza Kulbickiego o zabranie głosu. Szanowni państwo, może mikrofon. Szanowni państwo, dziękuję za tak liczne przybycie w dniu dzisiejszym pod ten głaz pamięci. Chciałbym serdecznie przede wszystkim podziękować panu Antoniemu, dzięki któremu całe te wspominanie pamięci roku 43 może u nas wstępnie się obecnie. To właśnie pan Antoni, założyciel Stowarzyszenia Kresy Wschodnie, żywy świadek tamtej historii, jest dla nas dzisiaj takim wspaniałym przykładem tego, jak można przebaczyć, jak można żyć w prawdzie i jak można podtrzymywać wiarę i tradycje tamtych wydarzeń. Wspominamy dzisiaj tamte chwile nie po to, żeby kogokolwiek dzisiaj oskarżać. Nie po to, żeby szukać zemsty, bo to by było najgorsze, co może być. Mamy w pamięci świeżo słowa, które ksiądz Michał wypowiedział przed chwileczką w kościele. Ewangelia jest wymagająca. My musimy przebaczyć. My chcemy przebaczyć, ale jednocześnie chcemy też pamiętać. Jest taki piękny wiersz Zbigniewa Herberta, który co prawda napisał do żołnierzy wyklętych, ale jedna ze strof pasuje tak naprawdę do wszystkich tych, którzy bardzo doświadczyli ciężko swojego losu i o których wielu, wielu przez wiele lat nie pamiętało. Napisał tak o tych, którzy polegli, że nie opłakała ich Elektra, nie pogrzebała Antygona i będą tak przez całą wieczność w brudnym śniegu wiecznie konać. Dzięki temu, że mamy takie chwile jak te, dzięki temu, że ktoś się odważył i mówi wprost, jaka jest polska historia, że ktoś nieustannie o tym przypomina, że ktoś nieustannie o tym naucza, my możemy dzisiaj powiedzieć, że oni zostali opłakani, oni zostali pogrzebani i ich pamięć ciągle u nas trwa. Chciałbym w tym miejscu serdecznie wszystkim podziękować za tak liczne przybycie, za tak wspaniałe uczczenie tego wydarzenia.
ale pozwólcie Państwo, że najbardziej podziękuję Panu Antoniemu w imieniu swoim oraz Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Marcina Krzysia. Panie Antoni, w imieniu mieszkańców, jako Dębnianie, jako gmina Dębno, pragniemy serdecznie podziękować Panu za ogromne zaangażowanie i pielęgnowanie pamięci o trudnych wydarzeniach na Kresach Wschodnich. Dzięki Panu mieszkańcy mają okazję poznać kulturę i historię Kresów, które są integralnymi elementami Rzeczypospolitej Polskiej. Choć Stowarzyszenie Kresy Wschodnie, Dziedzictwo i Pamięć Oddział w Dębnie działa stosunkowo krótko, z powodzeniem wypełnia swoją misję, zrzeszając osoby, którym szczególnie bliskie jest dziedzictwo historyczne, kulturowe oraz współczesne dzieje Kresów Wschodnich. Niezaprzeczalnie jest to Pana osobista zasługa, ponieważ przywiązuje Pan szczególną uwagę, aby prawda historyczna trafiła do jak największego grona odbiorców. Pana społeczna działalność doprowadziła do zintegrowania i ukierunkowania na różne działania lokalne środowisko kresowian i ich potomków. Dziękujemy, że w naszej gminie mogła wybrzmieć ta ważna pamięć, a szczególne miejsce w kalendarzu wydarzeń zajęły rocznicowe obchody Narodowego Dnia Pamięci i Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu swoim oraz mieszkańców gminy Dębno dziękujemy Panu oraz wszystkim członkom stowarzyszenia za kultywowanie i propagowanie kultury kresowej, a także życzymy zdrowia, pogody ducha i radości na każdy dzień. Przewodniczący Rady Miasta Marcin Krzysiak, burmistrz Dębna Grzegorz Kubicki. Dziękuję bardzo, panie. Proszę Państwa, a teraz poproszę o głos pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Sylwestra Chruszcza. Może tu będzie bliżej. Panie burmistrzu, proszę księdza, panie Antoni, a szczególnie my, kochani kresowianie, ktoś może się zapytać, czemu tu przychodzimy, czemu kultywujemy tutaj akurat w Dębnie, na ziemiach zachodnich, tą pamięć o Kresach. My mamy swoje rodzinne korzenie tam na wschodzie. Moja rodzina pochodzi ze wsi Chałuszczyńce, powiat Skałat, województwo tarnopolskie. Od nas, z naszego domu do Zbrucza było parę kilometrów. Jak przeszedł front, mój dziadek, jego brat i mojej babci brat i kolega ze wsi, Dominik, poszli na front. Trzech z nich leży tutaj w Siekierkach na cmentarzu. Przeżył tylko mój dziadek. I nigdy nie wrócił już na Kresy, ponieważ jego najmłodszy brat Mikołaj był w samoobronie polskiej. Bronił naszej wsi przed upowcami, przed Ukraińcami. Mój dziadek wrócił na Kresy raz w 70 roku, ale Ukraińcy przyszli wieczorem, powiedzieli, że jak do rana nie wyjedzie, to go zabiją. Ja wróciłem do moich Chałuszczyniec, o których mówiła moja babcia, mój dziadek, 11 lat temu. Szedłem przez wieś i jedna pani do mnie podeszła, mówi, ty Chruszcz jesteś. Ja mówię, skąd pani wie? Mówi, bo ty do Franka podobny. Co się okazało? Wtedy też zrozumiałem, czemu mój dziadek tak mało mi mówił o tym, co tam się stało. On mnie chronił. Wtedy się dowiedziałem, że nasi sąsiedzi, którzy mieszkali po lewej stronie od naszej chałupy, w 1936 roku wyjechali na Wołyń, bo było taniej, bo było lepiej. W 1943 roku tylko wrócił ojciec i syn, siwi. Wtedy się też dowiedziałem, że naprzeciwko nas mieszkała kobieta, Olga i dwójka dzieci. W 1946 roku banderowcy... Nie powiem co, zrobili straszną rzecz. Też się wtedy dowiedziałem, że oni, jedna z pań mnie wzięła, bo szukaliśmy grobu mojego pradziadka i pokazała, gdzie oni są zakopani. Do dzisiaj nie mają grobu. Także my mamy też dzisiaj obowiązek polski. Ja mam osobisty obowiązek ekshumować ich i przywrócić ich do naszej społeczności, wioski Chałuszczyńce. Kiedyś walczyliśmy o Katyń, o powstanie warszawskie, żeby wróciło do świadomości. Teraz walczyliśmy i wywalczyliśmy pamięć o Wołyniu, o Kresach. Teraz walczymy o ekshumację. Jak to wszystko zrobimy, przyjdzie czas na pojednanie, ale z Ukrainą bez banderowców, bez upowców. Taką Ukrainą, która jest normalna, którą my kiedyś,
którą my żeśmy żyli. W naszych wioskach żyli Ukraińcy. Myśmy do wojny żeniliśmy się nawzajem. Myśmy żyli w pokoju. Ale potem przyszła straszna rzecz. Potem przyszedł banderyzm. Przyszedł ten szatan, który zmienił życie Polaków, którzy tam mieszkali. Także cieszę się, ja zawsze się cieszę, jak jestem wśród moich kresowian, bo przypominały mi się rozmowy z moim dziadkiem. Ta serdeczność kresowa, ta otwartość, ten uśmiech. Trochę zawsze jest, jak się mówi o kresach, jest taka trauma, ale też my kresowianie mamy w sobie dużo pogody. Także przy panu Antonim ja zawsze odpoczywam, widzę to ciepło. Panie Antoni, ekshumujemy ich wszystkich. Będziemy o nich pamiętać. Dziękuję. To teraz prosimy pana prezesa Antoniego Dąbrowskiego, szefa Stowarzyszenia Kresy Wschodnie, Dziedzictwo i Pamięć w Dębie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pragnę podziękować w imieniu Stowarzyszenia księdzu Michałowi za przewodnictwo w mszy i za tą piękną lekcję historii. Dziękuję władzom samorządowym i wszystkim delegacjom z Dębna za wzięcie udziału w tej uroczystości. Dziękuję wszystkim kresowianom, potomkom kresowianom i ludziom dobrej woli, że wzięli udział w tym. Jak powiedział w ubiegłym roku ksiądz Kazimierz Szasiechobili, nasze Dębno jest wyjątkowym miastem. Tak, wyjątkowym. Bo w tym dniu tego rocznicy tragicznej narodu polskiego wszyscy jesteśmy ponad podziałami. Razem i oddajemy cześć tym wszystkim pomordowanym. Dziękuję wam wszystkim za to wszystko. Szanowni Państwo, kilka dni temu, 11 lipca, w rocznicę Krwawej Niedzieli w Szczecinie bawiła też delegacja Stowarzyszenia Kresy Wschodnie z Dębna i tam składała kwiaty pod powstałym w ubiegłym roku pomnikiem poświęconym ofiarom tego szczególnego ludobójstwa. Za chwilę złożymy nasze wiązanki kwiatów, zapalone znicze, jako wyraz pamięci o ofiarach, bo tak jak tutaj na kamieniu wyryto, nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary, tak liczne ofiary. W czasie składania kwiatów wybrzmi pieśń w wykonaniu zespołu Faustyna pod tytułem Ziemia Wołyńska polskiej krwi skąpana. Proszę, składamy się.